Witam Was serdecznie, tu PIH. Przed Wami pierwszy pilotażowy odcinek nowej serii Przyłapany na wąchaniu. Od razu ucinam wszelkie spekulacje. Będziemy mówili o whisky, będziemy degustowali whisky, więc wszelkie inne konotacje są nieuprawnione. Razem ze mną dzisiaj Bartosz Łukaszewicz, doskonały kucharz, szef kuchni niejednej białostockiej restauracji, niesamowite CV i dzisiaj z nim odważnie spróbujemy food pairingu. Na tapecie mamy Sweet Empire, butelkę, nad którą pracowałem ostatnie półtora roku. Blended Malt, pochodzący ze Szkocji, z destylarni Loch Lomond, z małą domieszką Glen Scotty. Beczki po amerykańskim dębie, po sherry i tutaj ciekawostka, ostatnie pół roku u nas na Podlasiu w magazynach DMS Barrels leżakowała ta whisky w beczkach po bourbonie pierwszego napełnienia. Zapraszam Was serdecznie do kuchni. Zaczynamy. Serwis, proszę. Bartek, dziękuję Ci za zaproszenie. Pierwszy raz jestem w takim miejscu generalnie. Zawsze jak przez takie okienko sobie w restauracji jednej, drugiej zerkałem, to mało widziałem. Widziałem krzątających się kucharzy, ale tak naprawdę interesowało mnie, jak tu jest w środku. No i powiem Ci, że ta ciekawość jest zaspokojona. Dużo chirurgicznej stali, styl prosektorium. Co zresztą powiem Ci szczerze, że świetnie współgra z tymi historiami, które opowiadałeś, bo tutaj muszę powiedzieć, Bartek był też szefem kuchni w jednej z chińskich restauracji przez półtora roku. W ogóle przymycasz czasami coś do swoich dań z tamtych doświadczeń? Powiem Ci, że nawet tutaj w regionie słynę trochę z tego, że właśnie w wielu potrawach tak przymycam takie swoje ulubione smaki z tamtych podróży. Gdyż jak pracowałem na południu Chin w Kantonie, to tam właśnie taką jedną z dziwnych potraw były gotowane kości wyjęte z wywaru i to było podane ze słomką plastikową i goście wypijali z niej, z tej kości, ze środka szpik kostny. Człowieku, już mam ciary. I próbowałem, był smaczny, tak, aczkolwiek tutaj mam wersję troszkę bardziej przyziemną, specjalnie dobrałem do Twojej whisky. Jest to przecięta kość piszczelowa wzdłuż. Zrobiłem solankę na bazie oczywiście soli, wody, tak, ale do tego dodałem jeszcze dużo jałowca. Odrobinę Twojej whisky. Jest tutaj ta whisky? Tak, jest. Świetnie. Żeby trochę nadać sensu, tak, naszym spotkaniom. Ciekawie. Powiem Ci, że zamarynowałem to jeszcze dodatkowo po upieczeniu, bo piekliśmy to w 300 stopniach, więc dość wysoka temperatura, właśnie dlatego, żeby ten tłuszcz był lekko wytopiony, żeby go można było smarować na grzaneczce. Tak? A tłuszcz, jak wiadomo, przynosi te wszystkie aromaty. Tak. Na górze gremolata, to jest natka pietruszki z czosnkiem i skórką z cytryny. No i do tego sól morska Maldon dla jeszcze uwypuklenia, gdyby komuś było za mało słone, tak? No whisky jest słodka, jest w niej na nosie trochę kwiatów, jest trochę czekolady, liście tytoniu gdzieś tam, taki skórzany pasek na nosie, bo to mi się z kolei rzuciło, gdzieś tam w tle sobie gra. Finish jest... Czuć tam trochę słodkiego chili, więc myślę, że tutaj to będzie chyba dobrze korespondowało. Co o tym sądzisz? Myślę, że na pewno, gdyż w tej mojej solance oprócz jałowca i twojej whisky było też odrobinę ziaren z chili, które mają w sobie bardzo dużo kapsaicyny. A nie wiem, czy wiesz, alkohol pomaga w rozbijaniu kapsaicyny, więc jak jecie, moi drodzy, pikantne potrawy, to warto je właśnie jeść z alkoholem. Dlatego często jak się ostrzy skrzydełka albo nie wiem... pizzy na osu, to lepiej smakuje z piwem bądź mocniejszym alkoholem. I właśnie w Kantonie to zauważyłem, w Chinach, jak byłem, że oni pili taką 52% baijiu, czyli taki odpowiednik wódki ryżowej. Tak? I jedli potężnie ostre potrawy, mieli aż czerwone gęby, ale lekko sobie sączyli tym mocnym alkoholem, żeby ten smak załagodzić, wyrównać. Więc ja myślę, że tutaj fajnie to będzie wszystko grało. Ciekawa historia, super, kurczę. Super. Powiedz mi, bo widzę jeszcze drugie danie, rybka. Tak, tu już
bardziej europejską, bardziej przyziemną i bardziej zdrową, myślę, gdyż tutaj no, mniej tego tłuszczu, a nawet jeżeli jest ten tłuszcz, to jest bardziej zdrowy. No dziki łosoś tam jest. Tak, dziki szkocki łosoś, tak. Więc jak ty, bo tu mówiłeś wcześniej whisky też ze Szkocji, prawda? Tak, więc no więc no, fajnie pasuje, bo z tego samego kraju. Moi drodzy, i ten łosoś był zamarynowany w zasypce z soli, cukru i ziaren kolendry na 24 godziny. Po czym opłukałem to. Powiem ci, że czule potraktowałeś te dania, bo tutaj godzinka, tutaj przepraszam, cała doba, tutaj 24 godziny również, no super. Ja zawsze mówię takie powiedzenie, że luksus wymaga czasu. Także no tak jak whisky, tak leżakuje, tak samo dobre potrawy muszą też na konsumpcję poczekać. Świetnie. Dlatego też ten łosoś po wyciągnięciu z tej naszej zasypki jest posmarowany dość grubą ilością musztardy Dijon. Ona jest dość ostra, tak? I tak na całej łyżki tej musztardy byś nie zjadł. Ale jeżeli ona jest na każdym plasterku dosłownie troszeczkę, to nam tylko lekko podostrza nam smak tego delikatnego i bardzo rozpływającego się w ustach łososia. Do tego koperek, który oczywiście z rybami koperek pasuje idealnie. Tak? Świetnie. Może tego nie widać, ale ja dzisiaj tutaj przyszedłem z pustym żołądkiem i powiem ci, że już mam ochotę. A tutaj w kubeczku widzę jakiś barszyk? W kubeczku nasz barsz wigilijny, gdyż za chwilę święta, a musimy sobie przebłagać czymś usta. A, świetnie. Super. No to co, zaczynamy? Myślę, że zaczynamy, tak. Za chwilę sobie wszystkiego spróbujemy. Pięknie. Działamy. No dobra, to co? Na pierwszy ogień łosoś. Łosoś grablak, tak. Smacznego. Smacznego. Znowu się udało. Naprawdę. Uwielbiam łosoś, ale takiego jeszcze nie jadłem i... Wyczuwasz tą ostrość musztardy Dijon? Wyczuwasz, nie? I ciekawe teraz, jak się zachowa przy tym nasz napój. Czy on to fajnie rozprowadzi, nie? Na zdrowie. Na zdrowie. Powiedz, co czujesz? Czy to pasuje? Pasuje i powiem ci, że nie spodziewałem się tego w tym połączeniu, ale jeszcze więcej owoców wyszło. I zobacz, kompletnie się tego nie spodziewałem, że akurat... Te tony jakby zostaną nasterydowane w tym. No świetnie, to smakuje w super połączenie. Cieszę się, że się udało, choć no, mówię, nie jestem specem od whisky, tak? Ale lubię gotować i no, słuchaj, wypić też lubię, także fajnie, że jakoś to wychodzi. Nie, no naprawdę, bardzo ciekawe połączenie i ja też wielkim specem nie jestem, także wiesz, to jest subiektywna sprawa, to co czujemy i wiesz, smak... A myślisz, aromat, także tutaj na spokojnie. Teraz co? Każdy inaczej i to nie znaczy, że coś jest nie tak. Teraz może coś bardziej hardkorowego. No słuchaj, powiem ci, że mój ojciec to by był szczęśliwy, jakby się dowiedział, że zaraz będzie tutaj podany szpik. I też, jak proszę ciebie, to tak, leciutko rozsmarowujesz i robisz tutaj delikatnie solo pieprzem. Dobra, przepłuczamy troszkę, co? Oczywiście, tak. Ale wyjałowiło. No barszyk jest jeszcze bez smaku przy ciebie, ale na takie intermezzo posypię. Proszę, kanapeczka dla ciebie na jednego gryza. Ja w tym czasie robię drugiego. No i co, pierwszy raz. Trochę to wygląda jak smalec taki. Co? Troszkę tak, nie? Pachnie świetnie znów, dużo przypraw. No powiem ci, że takie, bo ja tak, jeszcze jedną rzecz ci powiem. Ja zawsze jak uwielbiam takie połączenie, nie wiem, czy to jest jakieś dobre połączenie, czy niedobre, może zaraz ktoś tutaj się z tego śmiać. Ja jak piję whisky deserową, to uwielbiam jeść winogrona. Okej. Po prostu jem sobie winogrona i leciutkie takie drobne łyczki. I powiem ci, tu od razu mi się pojawił fajny pomysł, gdyż myślę, że do tych obu potraw pasowałyby dobrze piklowane winogrona.
O, widzisz, nie, na, nie wiem, jak smakują. Robisz zwykłą zalewę octową, taką samą jak do ogórka czy do papryki, tak? I przypuśćmy, możemy zaaromatyzować w tym wypadku właśnie koprem czy ziarnami kolendry. I zalewamy takie winogrono ciepłe i naprawdę jest... Bo samo winogrono jest bardzo słodkie, tak? A tu jest jeszcze lekka kwasowość. No właśnie, te winogrona... Przy kolejnym razie spróbujemy to zrobić, bo naprawdę fajna rzecz, nie? Tak, więc te winogrona z deserowo whisky, tam było słodycz na słodyczy i mi to pasowało. A tutaj w ogóle takie egzotyczne połączenia. I jestem w szoku, jak to wybiło niektóre aromaty. Ale spróbuj, co tu się dzieje. Bo to jest aromaty. Co tu się dzieje? No tu już jest więcej tłuszczu na pewno. Na pewno więcej tłuszczu. No to chyba gdzie będę fanem szpiku kocnego. Cytryna, tak, wszystko, nie? Zobaczmy. W ogóle inne doznania. Ale tłuste? Super. Zdałem. Ty, no świetne. Tutaj z kolei ta taka neksamitna wyszła. Całkiem inny finish. Bo tutaj był przy łososiu taki krótki. Się zrobiła tutaj taki smukły i aksamitny. No świetny. I do teraz utrzymuje się. Cały czas co czujesz, przytrzymało. Tak? No dobra. No super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za zaproszenie do Twojej świątyni. No i mam nadzieję, że niedługo będziemy się widzieli. Następnego razu. Świetnie. Dziękuję. Trzymaj się.